Proszę pani, bo tutaj coś jebie w tej klasie. Przepraszam, dzieciaczki, ale to ja, bo założyłam się z dyrektorem, kto dłużej się nie będzie mył. Ale nie o to nam chodziło. Aneta tam znowu coś świruje, tym razem sobie wkłada te chemiczne probówki. A po co nam ten słoik? Kuba, w tym słoiku jest pierd Łukasza. Co? Po co? Będziemy badać skład chemiczny bączula Łukasza. Co to za tablica? To jest układ okresowy pierwiastków. Wyjebana na całą ścianę, nieźle. Teraz powiedz nam, kogo ta tablica, kto ją stworzył? To skąd ja to mam wiedzieć? Podpowiedź, tablica Tablica Menela. Sam jesteś, kurwa, Menel, koszkodanie! Ciekawe, ile te wszystkie przyrządy chemiczne są warte. Może by to opchnął gdzie na złomie? Mówi pani, że jak wleje tamten roztwór do tego, to szkoła wyjebie w kosmos? Tylko pod żadnym pozorem, mówię, pod żadnym pozorem nie otwieramy na razie tego słoika, czajcie? To jak my mamy zbadać te pierdy? Tego jeszcze nie wiem, ale nie otwieramy na razie, bo się potrujemy. Dzieciaczki, gdzie jest ta największa probówka, bo jest nam w tej chwili potrzebna? Anecie. Dosłownie w Anecie. A jak wleje to do tamtego? No to prawdopodobnie, Kuba, zrównałbyś z ziemią cały zręcin i jeszcze pół krosna. Dobrze, że dziś Łukasza nie ma w szkole, bo by te wszystkie roztwory wypił. Dlaczego niby nie mogę przeprowadzić eksperymentu w rękawicach strażackich i okularach spawalniczych? Dobra, otwieram to! Nie! Coś ty narobił, idioto! Boże święto, otwierajcie okna! Nie wytrzymam, to jest nasz koniec!